Dzień dobry. A raczej dobry wieczór, bo jest to nagrywane bardzo wieczorową porą, bo wtedy jest czas. Dzisiaj będziemy sobie rozważać własne skrzydło drzwi. Jak zapewne wiecie, własne skrzydło można sobie bardzo fajnie zrobić i dopasować je na przykład tutaj do drzwi. To sobie teraz właśnie to zrobimy. Tutaj pójdziemy sobie do góry. Mamy w naszych parametrach taką opcję jak rodzaj skrzydła drzwi. W momencie, jeżeli sobie tutaj przyjdziemy, na dole mamy własne skrzydło drzwi. Możemy sobie je w bezpośredni sposób pokazać. Tutaj mamy drzwi, które są bardzo zdewastowane formatowo, więc one wyglądają tak, a nie inaczej. Ja już mam tutaj skrzydła, których wcześniej używałem. Co ważne, zobaczcie, że mamy tutaj bramę garażową i tutaj również mamy własne skrzydło drzwi. Co to oznacza? To oznacza, że możemy sobie na przykład wziąć takie skrzydełko, prawda? I je troszkę przerobić. Tutaj będziemy mieli własne skrzydło drzwi znowu i w tym momencie weźmiemy sobie to ostatnie. Będziemy mieli pojedyncze skrzydło. Także my to skrzydło możemy robić nie tylko dla naszych drzwi, czy obrotowych, czy przesuwnych, czy rozbieranych, obojętne jakich, możemy je również zrobić dla bramy garażowej. I teraz zrobimy sobie takie dwa proste modele. Pierwszą rzeczą, którą tutaj robimy, jest wklejenie zdjęcia. Tak naprawdę wystarczy przesunąć sobie zachowane zdjęcie. Drugą rzeczą jest wyskalowanie. Czyli idziemy sobie tutaj. Dajemy sobie zmienić wielkość. Ja zakładam, że to skrzydło będzie miało około 85 cm. Na drzwi tu są 90, czy 80, to w tym momencie Ctrl K. Tu będziemy mieli nie 85, a 90 cm. Czyli teoretycznie tutaj powinniśmy mieć około 188, no trochę więcej. To mogą być trochę szersze drzwi, także tutaj powinniśmy to brać pod uwagę. Ctrl K. Tu zrobimy sobie 205 i wyjdą nam takie drzwi, jakie wyjdą. I teraz, co robimy? Przede wszystkim pytanie, czy my chcemy uzyskać taką przestrzeń, czy chcemy widzieć te deski pomiędzy, czy nie. Jeżeli tak, no ok, możemy sobie to zrobić. Jeżeli nie, tak naprawdę wystarczy sobie wymodelować najprostszy element. Czym modelujemy? Możemy modelować w zależności od efektu, który chcemy uzyskać. Jeżeli przestrzenie tutaj naokoło mają się łączyć, prawda? No to w tym momencie bez najmniejszego problemu możemy sobie modelować belkami. Jeżeli chcemy, żeby te przestrzenie ładnie wyglądały, no to tak naprawdę my w tym momencie powinniśmy się zabrać tutaj za nazwijmy to zamodelowanie naszym stropem. I teraz ja sobie pójdę w ten sposób, że tutaj robię sobie 7 cm i tutaj do końca pójdę na 103 cm. Drugim elementem, który zrobię, drugą częścią, będzie przejście tutaj. Zauważcie, teoretycznie, jeżeli miałbym tutaj drzwi balkonowe, no to w tym momencie robiłbym sobie w taki sposób. Jeżeli nie mam, nie robię tego. Ctrl D i Ctrl E. Dlaczego to obracam zamiast narysować nowe? Dlatego, że szerokości mam już zachowane. Idę sobie w jedną stronę i idę sobie w drugą stronę. I teraz, teoretycznie jest ok, no, praktycznie. Jeżeli przejdę sobie na trzy wymiary, w tym momencie uzyskuję coś takiego. Dlaczego? Dlatego, że mam tutaj automatycznie zapisane ustawienia. Załóżmy, że one będą miały 5 cm. Prawda? Wyłączymy sobie te materiały, które tutaj są, będziemy mieli drewno. Zauważcie, że w momencie, jeżeli sobie narysowałem te w tą stronę, a te w tą stronę, prawda? Odwróciłem je sobie, w tym momencie one automatycznie uzyskały ten kierunek. Teraz, w tym momencie, ja sobie je przesunę tutaj w narożnik. Teraz Ctrl D 0,5, nie będę leciał 0,7 i w tą stronę 0,5. Rozsunę je sobie, tu mam 7 cm, rozsunę je sobie o 1,8 cm. W tą stronę lecimy tu. I teraz znowu 0,5, prawda? Czyli mamy równy odstęp pomiędzy. Tak naprawdę, żeby to fajnie wyglądało,
to powinniśmy mieć nie 0,5, a 0,2. Wtedy fajnie to wygląda. Tu mamy 9,4 i ja sobie pójdę na równe 9 cm. Dlaczego na równe 9 cm? No dlatego, żeby nie mi się łatwiej liczył. I teraz, co robimy? Ponieważ mamy już gotową tą przestrzeń, ta jest ładnie zrobiona, no to w tym momencie nic prostszego, jak zrobić sobie powielenie. Tyle, że zauważcie, że następny element, który tutaj jest, tu jest 9,2, mamy powielenie. Następny element jest szerszy o 3,5 cm. Czyli w tym momencie następne powielenie, wszystkie następne będą 12,7 cm. No to lecimy. 12,7. Mamy dokładanie i mamy 12,7 cm. I lecimy sobie następnymi formatami. Zauważcie, że wyszliśmy tutaj poza nasz obraz. I teraz ja sobie tą deskę ściągnę o 5,6 cm. Ok. I żeby to ładnie wyglądało, teoretycznie to może być moja futryna, prawda? Tak samo jak tutaj. Czyli moje drzwi teoretycznie są tutaj w środku. A żeby to fajnie wyglądało, możemy, a nawet powinniśmy obrysować sobie w tym momencie całość. Tu, o, może nie tak, trochę niedokładnie, odtąd. Dotąd. Widać moją niedokładność? Widać moją niedokładność. I teraz to tutaj sobie przesuwamy, o tym pamiętamy. Przesuwamy sobie w tą stronę. Ok. I teraz oglądamy, jak one wyglądają. Widzimy, są piękne, prawda? Poza tym, że musimy sobie w tym momencie jeszcze ten materiał, który tutaj mamy, zmienić na 30, tam było 5, to zmienimy sobie na 2. I teraz, ponieważ my chcemy tą odległość tutaj utrzymać, powinniśmy sobie przesunąć to w tą stronę o połowę wartości, czyli o 1,5 w dół. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie bardzo ładnie będzie nam grało i z jednej, i z drugiej strony. Ten materiał, który tutaj jest, załóżmy, że to będzie czerń krucza. O, a ja zrobię, żeby ta decha tak prowincjonalnie nie wyglądała, ja ją sobie zrobię w ten sposób, że tutaj dam o centymetr do góry. Za wysoko. 0,5 do góry. Teraz poszerzę ją sobie w dół, czyli idę po 4, o 3,5 cm. Wygląda ok? Nie? Nie wygląda ok. Czyli w tym momencie z 3,5 na 3. Wygląda w porządku? Wygląda lepiej niż wyglądało, jeżeli chcemy zostawić to podcięcie. Jeżeli nie, to oczywiście lecimy sobie tutaj do ostatniego elementu. Po co nam potrzebny ten czarny element w środku? Po to, żeby nam to nie prześwitywało. I teraz, jeżeli to miała być futryna, no, to tą futrynę tak naprawdę możemy sobie wywalić. Zostaje nam to. Czyli teraz tak, Ctrl A, zaznacza nam się wszystko, łącznie z tą naszą częścią. Projekt działania na elementach grubowych. I teraz musimy wyjść z założenia, co jest z czym, czyli co będzie docięte. Ja wybiorę sobie to jako element bazowy, a to jako operator. I odejmowanie. Chodzi o to, żeby te drzwi wyglądały tak. Dobra, mamy drzwi numer 1 gotowe. Zgrupujemy sobie. Ctrl G. Ok. I myśmy zrobili drzwi w taki sposób. Te drzwi robimy dokładnie w taki sam sposób. Czyli też dokładamy, robimy sobie tutaj dylatację taką, żeby te drzwi fajnie wyglądały. Ok. Ale teraz chcielibyśmy taką klamkę, uchwyt, cokolwiek innego. I wyjdźmy z założenia, czy generalnie wyjdźmy z założenia, że my sobie ten uchwyt wymodelujemy. I mamy dwie opcje. I teraz uwaga, teraz będę Wam sprzedawał myk. W momencie, jeżeli ja sobie tutaj ustawię odpowiednio tą belkę, dam sobie ją na 10 cm na razie, tutaj z klinkiera damy sobie na stalnię rdzewną na przykład i ustawimy sobie odpowiednio tą belkę. To znaczy, tu będzie miała 3 cm,
No, 3 cm segment. To segment będzie. A jaki on będzie? Będzie antracyt. No, okay. I ona będzie na, tutaj będzie miała tą swoją wysokość. Ja ją sobie tutaj narysuję jako belkę pojedynczą. I tu będzie mi 170 cm. No, oczywiście ona nie będzie tak wyglądała. No, dlatego, że trzeba ją jakoś ładnie dopasować. Załóżmy dotąd i załóżmy tutaj, dopasujemy sobie ją dotąd. O. Jest fajnie? Jest fajnie. W trzech wymiarach wygląda tak. No i super. I teraz. Bierzemy sobie słupek i nasz słupek będzie na wysokości. To sobie oczywiście przełączamy tak, żeby nam to bardzo ładnie pasowało. Tu jest 0. Już sobie dam. A dobra, nie będzie na 0. Tutaj dam sobie 5 cm i on będzie miał 2 na 2. Materiał, z jakiego będzie wykonany, to jest mało dla mnie ważne. Ważniejsze jest to, że on tutaj będzie też antracytem. Ok, mam jeden słupek, który umieszczę sobie tu, na środku, a drugi słupek umieszczę tutaj. I teraz sobie zobaczę, jak to wygląda. Tu mam oczywiście ściankę przygotowaną pod te moje drzwi. Dobra, wygląda tak i teraz wygląda tak. O, mam własne skrzydło z własną klamką. Teoretycznie jest ok. Teoretycznie. A dlaczego? Dlatego, że ja patrząc się na te drzwi, ja patrzę tak jakby od środka, czyli ja nie robię drzwi z tej strony, tylko ja robię z tej strony, stojąc tutaj. A, czyli ja tak naprawdę patrzę się, zaraz sobie narysujmy strzałeczkę. O, ja się patrzę w tą stronę. Na te drzwi, czyli od wewnątrz. Jeżeli tak zostawię je, z tą klamką, no to w tym momencie ta klamka tak naprawdę znajdzie mi się po tej stronie. Więc przesunę ją sobie w tą stronę. Okej. I teraz, praktycznie rzecz biorąc, jeżeli bym sobie zaznaczył teraz te trzy elementy, mogę sobie zrobić w ten sposób, zachować zaznaczenie jako klamka. Ja sobie napiszę, że to będzie klamka 3. OK. Zostały zachowane. Gdzie ją znajdę? Ano, znajdę ją tutaj. Pójdę. Tak samo została stworzona ta klamka. Klamka 1, 2, 3. Mam klameczkę, wystarczy, że ją sobie odsunę. Prawda? Zauważcie, że ta klamka ma jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, ta dwójka, która tutaj była zrobiona, ta ma również zamek. I w taki sposób możemy sobie stworzyć właśnie klamkę wewnętrzną, klamkę zewnętrzną, razem ze wszystkimi zamkami. Teraz przejdziemy sobie tutaj i stworzymy sobie taki zamek. Jest on oczywiście najprostszy do stworzenia. Załóżmy, że będziemy mieli część kwadratową i część okrągłą. Czyli bierzemy sobie część kwadratową, która będzie, powiedzmy, pochodną tego. O, mamy zameczek. On będzie miał około 4 na 8 cm. Będzie taki. I teraz w tym miejscu wytniemy sobie otwór. Zrobimy sobie tak. Tu będzie jeden otwór, a tu będzie drugi. Ctrl D. To sobie ściągniemy w dół. Widać, co się dzieje. Jeżeli bym tutaj kliknął, to robię to tak. A i w tym momencie lecę sobie prostą linią 1, prostą linią 2. Co to ma pokazać? To ma pokazać w prosty sposób. Czemu nikt mnie nie hamuje. Sobie idę i wycinam. W jak prosty sposób my jesteśmy w stanie zrobić sobie właśnie nasz zameczek. Dobra. Klikam sobie tutaj. Minus, magiczna różdżka. Raz. Minus, magiczna różdżka. Dwa. Nak. I teraz ten zamek ma 3 cm i jest na minus 1, czyli ma 4 cm. Ja sobie ten zamek zrobię w ten sposób, że on będzie na 0 i będzie miał 2 cm. Niech będzie. O, zrobione tak. Jest ok. Teraz
Biorę sobie, pobieram sobie ten materiał i zmieniam mu tylko i wyłącznie kolor na złoty. Raz, dwa. Czyli magiczną różką żeśmy to załatwili. F4 i zbliżamy się tutaj. Da, mamy nasz zameczek. Teraz zamek będzie miał centymetr. To będzie miało 0,6. I zrobimy sobie tak, że my sobie go obniżymy tutaj w dół, prawda? Żeby on tutaj był delikatnie zagłębiony. I można się tak tym detalem bawić. Ctrl G. I teraz co ja sobie zrobię? Ja sobie zrobię w ten sposób, że mój zameczek będzie na wysokości 110 cm. A tylko ja go sobie wsadzę odpowiednio w deskę. W tą stronę 4 cm. I w tą stronę tutaj pójdziemy jeszcze 5. Ok. I teraz teoretycznie, no ok, ale co w momencie, jeżeli ja chcę od środka mieć inną klamkę, od zewnątrz inną, od środka inny zamek, a od wewnątrz inny zamek, prawda? No już w tym momencie zaczynają się robić dziwne takie, powiedzmy, dziwne bajki. No ok. Wyświetlam sobie to wszystko, co tutaj jest. Mam moje drzwi. One tutaj ładnie mi dochodzą. Da? Ten zameczek tutaj wchodzi. I teraz ja zrobię sobie w ten sposób, że ten zamek ściągnę sobie tutaj na dół. Do tej krawędzi. On będzie wyglądał tak. Czyli ja w tym momencie tak jakby robię sobie wersję od dołu. No i to sobie przesuwam do góry. O 0,31. No ok. Co robię z tym? Robię dokładnie to samo. Czyli odwracam sobie. Modeluję sobie tą stronę. Raz. Dwa. I to poleci tu. Ok. Teoretycznie mam tą stronę gotową. Co mogę zrobić dalej? Dalej mogę na przykład zrobić w ten sposób, że ten zameczek sobie tutaj pożyczę. Zrobimy go kopię. I teraz na przykład zrobimy tak. Klikniemy sobie na tą krawędź, na tą wewnętrzną tutaj i delete'em ją skasujemy. Weźmiemy sobie teraz tą i sobie ją skopiujemy, po prostu przesuwając. I zakładam, że to jest mój zamek numer 2. Nie chcę go modelować w jakiś mega konkretny sposób, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi. Mam mój zamek, który się znajdzie w tym miejscu. No i on będzie tutaj na równi z tym poprzednim. To jest ten, a to jest ten. Ok. Mam wymodelowany. No i teraz przydałaby się klamka. Skąd wziąć klamkę? Możemy wziąć sobie z internetu. Możemy tak jak już na jednym szkoleniu, możemy sobie ją zrobić sami. Taką najprostszą kwadratową klamkę robimy w ten sposób, że zrobimy sobie na przykład 3 na 3 cm, a prefabrykaty tutaj zrobimy sobie ją żółcień cytrynowa. Ok, i teraz możemy sobie tą klamkę zrobić za pomocą słupa i belki. Możemy sobie zrobić tylko za pomocą słupa. Kwestia tak naprawdę tylko i wyłącznie wyobraźni. Zobaczcie, mam mój taki element. Ten element będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie tym elementem przesłaniającym mi otwór. Kopiuję sobie element w tym samym miejscu. Zmieniło się? Zmieniło się. Dlatego, że teraz mam dwa elementy w jednym. I temu zmieniam, tego zmieniam na 4 cm, albo nawet na 3, na 4. Tego zmieniam na 4 i wymiar dam 2 na 2. Widać, tu mam rozetkę małą, a tu mam moją klameczkę. Co robię dalej? Dalej rysuję sobie belkę. Ja tą belkę narysuję sobie o stąd. I teraz moja klamka będzie miała, nie wiem, 12 cm długości. I ona oczywiście nie będzie taka, dlatego że tu będzie 2 na 2 cm. Duża. No to ja sobie dam 2 na 1,5. Dlaczego 2 na 1,5? Dlatego, że ja ją sobie również tutaj zmienię na tą żółcień.
No a ponieważ ja bym chciał się nią troszkę pobawić, no bo okej, okay, no, no powiedzmy sobie szczerze, że ona nie jest za piękna, a no to co zrobię? Zamienię ją sobie w kształt, czyli utwórz kształt na podstawie zaznaczenia. No okej, okay. Super. I teraz tą moją klamkę mogę sobie zrobić w ten sposób, że tu sobie kliknę na krawędzi i wezmę sobie to rysowanie. Według tej metody, tej metodologii, on zacznie mi rysować linię. Widać? Narysowałem linię jako polilinię. Jeżeli bym narysował prostokąt, to bym po prostu pokazał prostokąt. Teraz chwytam sobie tutaj za tą krawędź. On pokazuje, że będziemy rysować. Nie, nie będziemy rysować. Będziemy robić tak. O, prawda? Jeżeli bym teraz kliknął prawy klawisz płaszczyzna edycji pozioma, o, to przesuwałbym tak. Ja ją sobie przesunę. I tak. I przesunę ją sobie do góry. O. A teraz, żeby mi fajnie wyglądała, nie do końca będzie fajnie wyglądać, no ale okej. Okay. Sobie ją przesunę tu. I tu. No, teoretycznie powinna fajnie wyglądać. Praktycznie nie do końca ładnie to działa, dlatego że mamy jedną płaszczyznę, która zamienia się w trójkąt. Ja zostanę przy tym. Teraz, co sobie zrobię z tą klamką? Tą klamkę, tą część klamki również zamienię sobie na kształt. Wezmę sobie kształty, wszystkie zaznaczam działania na kształtach złącz. Dzięki temu mam jeden fajny kształt. Co robimy dalej? Dalej bawimy się tak naprawdę detalem. 0,5. Zaokrąglamy. Tak samo z drugiej strony, z trzeciej i tak dalej. Można się tak naprawdę bawić. Można zaokrąglić wszystkie krawędzie. Ustal rozdzielczość 10. No, nie dał rady. No to zaokrąglimy sobie jeszcze raz. 0,5. Zbyt duży. A promień 2. O, zrobił mi coś takiego, nie? No i w tym momencie albo przyjmuję, albo nie przyjmuję. Kwestia tak naprawdę tego, żeby się pobawić tymi płaszczyznami, czy pobawić się tak naprawdę nawet samymi zaokrągleniami, samymi ścięciami tego wszystkiego. No ale okej, okay, mamy tą klamkę. Mamy tą klamkę, mamy ten element, który nas interesuje. Ona idzie w drugą stronę. O, dam ją sobie tutaj. Wyświetlę sobie wszystko w trzech wymiarach. I zobaczę, jak moja klamka wygląda. No, perfekto. Oczywiście w cudzysłowie perfekto. W tą stronę, czyli ten zamek, również zrobię sobie zrzucień. O, i to jest moja... To są moje drzwi. I teraz. A teraz wam pokażę bajer. Jeżeli ja sobie to wszystko tutaj zaznaczę. Aha. Sobie to zaznaczam w konkretnym celu. Zaznaczyłem sobie. Drzwi mam osobno zaznaczone. Idę sobie na E2. Bo będę to robił tutaj. Chyba, że lepiej na trzech wymiarach. Na trzech wymiarach. Dobra. Zaznaczam sobie te drzwi. Plik, biblioteki i obiekty, zachować zaznaczenie jako, nie zaznaczam tego jako drzwi, dlatego że musiałbym w tym momencie zrobić i ramę i symbol, a o czym w innym filmie, tylko zaznaczę sobie jako skrzydło drzwi. Płaszczyznę poziomą wybieramy. Płaszczyznę poziomą. I wybiorę sobie DR1. Ok. Zachowaj. Super. A teraz zaznaczę sobie w całości plik. Takie obiekty zachowuję zaznaczenie jako skrzydło drzwi. Dokładnie to samo. DR2. Super. Teraz wybiorę sobie tutaj na razie w ten sposób, że tutaj pójdę sobie, zaznaczyłem obydwie pary drzwi, własne skrzydło drzwi i wybieram sobie DR1. I jest OK. Co jest ich plusem? Ich plusem jest niewątpliwie to, że są na pewno indywidualne. No. O. Minusem jest to, że zadziało się coś takiego. No. Co się zadziało? O. Właśnie to, że one poszły tak do góry. No. I co zrobić w momencie? Co zrobić w momencie, jeżeli coś takiego się stało? Sobie zaznaczę te drzwi, one są na 0. Ja tak naprawdę musiałbym pójść do góry z nimi. Tak? O całą tą wartość, która tutaj przyszła. Czyli zaznaczam sobie całość. Przesuwam je tu. I teraz tylko i wyłącznie to. Plik zachowaj zaznaczenie jako.
skrzydło drzwi, kontynuuję i będę miał DR1. Zastąpić, zrobił, ok. Co się stało? Cofnęło się. Jest super. Da? Więc to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby odpowiednio umiejscowić sobie te drzwi. Zapisujemy sobie teraz te drzwi i teraz kto zgadnie, co się stanie? Mamy DR2. Uwaga. Żeby ładnie to wyglądało, muszę sobie zrobić jedną bardzo fajną rzecz. Muszę sobie wyłączyć klamki. Muszę je wyłączyć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli włączę te moje klamki, o, to będzie wyglądało tak. Mam od zewnątrz zameczek i mam od środka zameczek. Tak? Zobaczcie, że ta klamka wygląda tak jak o, taki fanfucfel jakiś. Coś to się z tym dziwnego stało. Co się stało? Tak naprawdę nic się nie stało. Jak sobie pójdziemy tutaj do drzwi, do ustawień, mamy rodzaj i tak dalej, mamy te wszystkie parametry, to generalnie rzecz biorąc, wszystkie drzwi mają swój wymiar. A każde skrzydło ma swój wymiar, ma swoją grubość. Jak sobie tutaj pójdziemy, to każde te drzwi, one są przewidziane, to zaraz sobie znajdziemy, o, na 4 cm. Jeżeli teraz zrobilibyśmy w ten sposób, ja wracam z powrotem do swojego, jeżeli byśmy zrobili w ten sposób, że pójdziemy sobie tutaj, jeszcze do tyłu, do przodu, mamy 4 cm, ja tutaj zmienię sobie teraz te centymetry na 8. Co się stanie? Drzwi zaczynają mi grubieć. Zaczyna się to dziać. Zaczyna się coś dziać. Prawda? I teraz pytanie, ile? To 15 albo 18? No kurczę, nie. No bo te drzwi trochę... No nie wiem tak naprawdę, czy dobrze ustawiłem, czy nie. Ale co? Mogę zrobić coś innego. Jeżeli wiem, że zaprojektowałem te drzwi, robię sobie taki fajny bajer. Jeżeli już mam zaprojektowane, jeżeli są już gotowe, wiem, że one tak będą wyglądały, plik biblioteki, nie mamy zaznaczonego niczego. Plik biblioteki i obiekty, otwórz obiekt. I teraz wybieram sobie DR2. Otwieram ten plik i polecam każdemu nauczyć się grzebać trochę w tych plikach. Idę sobie do 3D i nie szukam tego. Nie szukam globalnych ustawień. Nie sprawdzam, jak te drzwi tutaj są ładnie poustawione. One są ciężkie, oczywiście można by je było napisać lżej, ale dla naszych architektonicznych celów, czy nawet do wnętrz, bardzo fajnie się sprawdzi taka metoda. Mamy mol x, y, z. To jest rozciąganie proporcjonalne względem osi x, y i z leżących drzwi. Czyli tego modelu, który myśmy sobie zrobili. Jeżeli tu wpiszemy wykrzyknik i wychodząc zapiszemy te drzwi, zobaczcie, co się stanie. Te drzwi będą miały taką wartość, poza tym, że tam się coś stało z tym naszym fanfusfelkiem, widać? O, to poszło w dół. Jak się przesuwało, to się to nie przesunęło. Taki drobny błąd projektowy. Ale w momencie, jeżeli byśmy sobie to naprawili, zauważcie, że ta grubość będzie dokładnie taka, jaką myśmy sobie zaprojektowali. I to jest cała moc pracy właśnie z własnymi skrzydłami, gdzie ja sobie teraz mogę te drzwi otworzyć, da? I one będą wyglądały tak, jak ja sobie je zaprojektowałem, z osobną, z klamką, która jest osobno na zewnątrz i z klamką, która jest osobno wewnątrz. Takie drzwi z takimi klamkami możecie znaleźć, jeżeli używacie tego, możecie znaleźć jeszcze w jednym miejscu. Możecie je znaleźć w witrynach. Czyli możemy sobie przejść tutaj. Jeżeli ktoś tego potrzebuje oczywiście. Czyli mamy tutaj drzwi w witrynie i tutaj mamy klamkę, bo to nie były te drzwi, to były te drzwi. Przepraszam, tutaj mamy klamkę, mamy osobną klamkę na zewnątrz, wewnątrz i możemy również używać swojego skrzydła drzwi, tego własnego.
Prawda? Więc ja w tym momencie mogę sobie dać DR1, DR2. O, dam sobie DR1. Będę miał DR1 i mogę sobie wybrać osobną klamkę na zewnątrz, osobną klamkę wewnątrz. Ale jeżeli my projektujemy drzwi, które są inne na zewnątrz, inne wewnątrz, mają inne atrybuty okucia, grubości i na przykład z jednej strony coś, co się coraz częściej zdarza, rysujemy na przykład tutaj zawiasy. Da? Chcemy narysować te zawiasy, żeby one tutaj były, żeby fizycznie się pojawiły. To metoda jest prosta, ale metoda jest nieubłagana. Nie możemy wyjść tutaj na zewnątrz. Musimy się zmieścić w tym obrysie, czyli zawias na przykład narysujemy tu. Jeżeli byśmy narysowali ten zawias tutaj, to zdarzy się tak, że ArchiCAD weźmie nam i zapisze obrys po całości. Czyli jeżeli tu na zewnątrz tego obrysu znajdzie się zawias, w tym momencie ArchiCAD nie zapisze to nam jako, zapisze nam to z dziurą. No i będziemy mieli zepsute drzwi. A tak, mamy fajne drzwi, mamy fajny kawałek materiału. Życzę wszystkim fajnego powtarzania i mam nadzieję, że ta wiedza się przyda do Waszych projektów. Cześć!